Witam wszystkich w specjalnym odcinku Żarłok TV, gdzie jestem w fabryce Nordlina i spotkałem przemiłych ludzi w Anders Craft Food. Włączam teraz tutaj kamerę, gdzie będziecie widzieć, co degustujemy. A jest tutaj wybór bardzo ciekawych mięs. Bardzo wyjątkowe stoisko. Jak tutaj przyszedłem, szedłem po różnego rodzaju takich bio jakichś stanowiskach i jak zobaczyłem to ułożenie, te kolory, które są tutaj, Anders Craft Food, to warto zobaczyć. A co warto spróbować, to tutaj właścicielka i przesympatyczny widz Żarłok TV, słuchajcie, jest widz Żarłok TV z nami. I tutaj pierwsze jest ten listek taki. Co pokaż. Kaczka. Kaczka. Kaczka, suszona kaczka. Zrobię wyjątek. Spróbuję tej kaczki, bo kaczek nie jadam, bo bardzo lubię kaczki. Saren też nie jadam, ale zobaczcie. Skóra. To jest mięso. Mięso. Tu nie ma skóry. Czyli tu, czy to jest mięsień? Tak. Tylko o kurczę. Ile tego powinienem? Taki kawałek? Czy jak to się je? To jako chipsy? Ogólnie takim jako chipsy. No dobra. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Smak wchodzi powoli, powoli. O, dzień dobry, o, zaczyna się rozkręcać. Dokładnie. Sytuacja. Od śliny to nabiera jakby... Więcej aromatu. O, a teraz wychodzi taka stajnia. Stajnia, coś takiego jakbym właśnie na wsi był. Mi trochę smakuje rosołkiem, takim niedzielnym rosołkiem. Jest rosół. Tutaj jest słuszne spostrzeżenie. Kolega oglądał dużo odcinków Żarłok TV, więc merytoryczna wskazówka. Okej, okay. Jest to lekkie. Jak najbardziej tak. Proszę mi to zapakować. Dla mojej babci musi tego skosztować. Idźmy teraz w coś bardziej wymagającego. Dobra. Dry turkey. Biorę sobie wikałaczkę. Nie, stąd. Jaki macie system? Najlepiej załączyć rękawiczkę. A, rękawiczka, zobaczcie, tutaj dostajecie rękawiczkę. I sobie możecie tak, dry turkey, czyli wytrawny indyk. Tu jest wszystko opisane, to będzie indyk... Indyk po gresku. Dokładnie tak. To jest ten indyk? Czy wy jesteście jedynymi, którzy sprzedają takie suszone? W Norbinie? Tak. Zapraszam. Myślę, że na Warszawę będzie bardzo mało punktów, jeżeli chodzi o takie typowo kraftowe rzeczy. W Krakowie czegoś takiego nie kojarzę obecnie. W Warszawie też nie kojarzę. Czy internetowo można kupić? Przez Instagrama można zamówić. Jest to delikatniejsze. To jest delikatniejsze niż ta kaczka. Nie ma tylu właśnie takich stajni, wsi. To jest bardziej easy. Bardzo przyjemne. Bardzo fajne. Na początek. Tak. Mamy dlatego tyle rodzajów, żeby każdy mógł sobie spróbować i ocenić, co mu najbardziej pasuje. Okej. Okay. Trzecia pozycja, której koniecznie trzeba spróbować. Co pani doradzi? Właścicielka, pomysłodawczyni, która tutaj z nami jest. Dry chicken. Kurczak po japońsku tu jest. Mała próbka. I duża próbka, zobaczcie, co tutaj macie. Dry chicken. Właśnie, co tutaj jest, powiedz mi. To będziemy mieli tak, biały sezam, czarny sezam. Czarny kminek. I jak to jest zrobione, że to wchodzi jakby w konsystencję tego? To jest jakoś miażdżone, czy to jest... Tajemnica receptura, tak? Co to znaczy? Autorska receptura. Zobaczcie na ten efekt. Nie wiem, czy wy to widzicie, klasyką pojadę, na tej kamerze to widzicie. To jest tak jakby chips z mięsa. Filet kurczaka. Filet. Śniadaniowe. Śniadaniowe, bo ta czarnuszka, czy ja tutaj czarnuszkę też wyczułam, czy sezam? Sezam. No to ja wyczułam tu czarnuszkę, okay. Widzisz. Nie, czasami też byłam nierzetelny, ale jest to właśnie takie skażenie z taką poranną bułeczką, czymś takim, co rano, ranek, skażenie z rankiem.
fajna rzecz, fajna rzecz. Takie delikatne, leciutkie. Delikatne, lekkie, dokładnie. Mhm. Można zapić kombuczą. Kombucza, o ludzie, kochani, z herbaty. Kombucza. Prawdziwa kombucza. Uwielbiam herbatę, kombuczę od czasu do czasu jak najbardziej. Zapraszam do spróbowania. Octowa, lekko gazująca. Proszę. Nie za ostra. Bardzo ciekawa kombucza. I też macie tutaj tą kombuczę, tak? To jest tutaj macie. Kurciak. I to jest kombucza, którą też robicie? Tak, tak. Mamy rozmaryn, mandarynka. Na górze będzie bazylia pomarańcza. Ostra, nie ostra. Ciekawostka. A ja czego spróbowałem? Tej chyba. Jeleń. Wydaje mi się, że tak. Baranina. To będzie cytryna, cytryna, trawa cytrynowa, limonka i mięta. Świetne. Całkiem dobre połączenie, takie przemycie kubków smakowych. Słuchajcie, ja bym polecił jeszcze spróbować tego. Dry beef. Tak, basturmy. To jest ta basturma? Tak. Zobaczcie. O, tutaj przyprawy teraz. To jest na dłuższe posiedzenia. Mhm. To się ciągnie. Tak. I to powoli uwalnia swoje, swoje aromaty. Guma do rzucia. Tak. Dla smakoszy mięsa, tak, dla smakoszy mięsa. Coś naprawdę... nie powiem wymagającego, ale coś długiego. To jest tak jak porter, do rozsmakowania się. Dokładnie tak. Do piwa? O, do piwa te rzeczy byłyby całkiem, całkiem. Do piwa. Dobra, jest sarna. Powiedziałem, że... Sarna już skończyłeś się. Była ale sarna. Można spróbować. Dobra. Spróbować, ale jej już zrobię dla was wyjątek. Spróbuję tej sarny. Choć no, z miłości do saren muszę powiedzieć, że po prostu nie jestem w stanie saren jeść. Ale no już tutaj... skoro się sarna sprzedała, no to już trudno. Żarłok TV. Lekko słone. No dosyć taka neutralna, powiedziałbym, ta sarnina. Myślę, że tak. Bo niektórzy... Mamy właśnie opcje takie przyprawione i mamy takie typowo, nazwałbym to jałowe. Mhm. Okej, no to jest to ciekawostka pod kątem właśnie spróbowania mięsa sarniny, które jest w swej strukturze łatwe do przegryzienia. O. Jeszcze warto uwagi, moim zdaniem, jest fajna właśnie ta ostra. Ostra na koniec, a pani co daje? A ja daję jelenia. Jelenia jeszcze. Adam, nie dacie go, kiedy pan dojdzie to spokojnie. Do ostrej wołowiny. Jeleń, jeleń, mam nadzieję, że nie zrobią ze mnie jelenia. Ale wy nie będziecie jeleniami, jeżeli tutaj przyjdziecie i tego popróbujecie, bo no kurczę blade, jestem naprawdę zaskoczony tymi smakami. To jest coś dla miłośników też beef jerky, nie? Bo tak. To jest po prostu raj. Jeleń. Robione wszystko w Warszawie. Mamy produkcję w Warszawie. Wszystko robione przez nas. Okej. Okay. Tutaj się już trudniej to mi pogryzło. No czuję jakieś zioła, ale nie potrafię wyczuć, co to są za zioła. Jakieś takie, nie wiem, włoskie chyba, nie? Jeleniowa zagadka. Tak. Nie zgadnę, co tutaj jest. Ja też nie zgadnę, bo nie pamiętam niestety składu. Powiedziałbym, ten jeleń to jest takie umami trochę. Zresztą dużo tutaj tych smaków zahacza o umami. Takie cała twarz pracuje, ślinianki pracują. Wącie cała aroma. Sól, powoli ta sól się ujawnia. Nie jest przytłaczająca. To nie jest tak, jakbyście jedli chipsy jakieś z marketu, gdzie nagle dostajecie punch i potem jecie te chipsy, jecie i te chipsy otępiają wasze kubki smakowe. To jest coś takiego, że się rozsmakujemy w tym. To jest na specjalne okazje być może. Twój wybór. Tak, mój faworyt. Dobrze, Adam. 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 Słuchajcie, wybór Adama. Wybór Adama. Ostra wołowina. Czy ona jest tak ostra, że będę tutaj musiał spocząć? Jest jeszcze więcej tej ostrości.
Okej. Okay. Ta ostrość wchodzi tak po 23 sekundach, liczyłem. Ale... nie jestem jakby... Nie jestem tym chili headem, jak to się mówi. Mój poziom jest niski. Ale tak... No nie jest to za wysoki poziom. To nie jest przytłaczające. Ja bym powiedział tak, że obawiałem się tutaj jakiejś sieczki, a dostałem coś, co jest... nie chcę mi go przedostać. Dostałem coś, co jest po prostu dobrze zbalansowane. Czyli to jest dry beef, ostra wołowina. No wołowina musi być zbalansowana. To jest taki balans, powiedzmy. Tak. Jest to ostre? Powiedziałem, w skali 5 na 10 do ostrości? Tak. Coś takiego. I coś, co mówisz tutaj, wyczuwasz? Słodycz? Na początku wyczuwam słodkość, a no. Na sam koniec, na sam finish, jest taki fajny kąsanie tej ostrości. Ale jakieś przyprawy też tutaj są z tej wołowiny. To jednak jest złożony smak. To jest... Dużo przypraw się składało. Skąd takie doświadczenie pani ma? Skąd jakby ten pomysł na to całe... Czy to z Ukrainy tradycja? Nie, to nie z Ukrainy. Nie? Tak robię przypory i mięso suszę cały świat. To nie znaczy, że Ukraina robi tak... Ale w Ukrainie tak samo nie spotkać, ale nie. Można spotkać się w jednym miejscu, bo tak samo jedzie ta produkcja do naszego barmarketa z krasowym piwem w Ukrainie mamy. I ona jedzie i tak samo tam sprzedawamy. I tylko dwa miejsca, jedno w Warszawie, jedno w Ukrainie, wszystko. Wyborne, wyborne. Teraz już może bez degustacji. Co tutaj jeszcze tak byście powiedzieli, co to są? Nie, lepiej to tam z tutaj? Tak. Ryby. Filet z łososia, zobaczcie. Mamy łososia na ostro. Na ostro, też takie kawałki, beef jerky, coś ale... Mamy łososia po japońsku. W glazurze. W glazurze. Tak. Do smażenia, czy też... Do jedzenia od razu. O kurczę. Tu mamy suszonego łososia. Tutaj mamy pstrąga, dorsza. Ale jak pięknie pokrojony łosoś. Ale ta kostka, pięknie to wygląda. I tutaj płoć suszona i to też są suszone ryby do jedzenia. Czy to jest coś też dla... Myślę, że jeszcze warte uwagi będzie słoninka. Słoninka. Słoninę znam, tak, delikatny plasterek kroimy i... Można spróbować. Jest słonina, zobaczcie. Słonina, właśnie, delikatny... Nie łapie mi tu ostrości. Ta ryba. I ta ryba, zobaczcie. Jak kostki domina, jak klocki Lego poukładane w piękną rybę. Coś wspaniałego. Słonina na pożegnanie, słuchajcie. Delikatny taki kroicie kawałek słoniny i ta słonina na Litwie chyba sało, tak. Powinna się rozpuszczać na języku. No to wziąłeś z akurat kostkiem niedźwiedzim i pieprzem. To jest jak masło, to jest jak masło. To jest, tak. To jest to, co już się kiedyś tym zachwycałem. W litewskiej odmianie, słuchajcie. No masło, po prostu perfekcja, masło. Macie tutaj, pokażmy tą słoninę, jak sprzedajecie. Aha, to jest tutaj. Tutaj. Słuchajcie, ja po prostu polecam ten lokal z całym sercem. Jest to coś naprawdę dopracowanego, coś, dlaczego warto przyjść do tego miejsca. Jest oznaczone, bo jestem pierwszy raz. Wszystko jest dla mnie nowe, ale tutaj... Fabryka Norblina, Biobazar. O, właśnie. Zapraszam. Anders Kraft Food. Zapraszam i pozdrawiam tutaj Adama i właścicielkę, pomysłodawczynię. Polecam. Pyszne jest, naprawdę. Spotkaliśmy się przypadkiem, ja przechodziłem. Kolega rozpoznał żarłoka, więc nie mogłem się powstrzymać, bo tak mnie to stoisko zafascynowało i zauroczyło swoimi kolorami. Trzymajcie się, do zobaczenia w przyszłości. Serdecznie wam dziękuję, naprawdę. Cudownie, cudownie. Cieszę się bardzo, że tutaj trafiłem. Już tak chodziłem, tak błądziłem, taki smutny po tej Warszawie. Samotny. A tutaj, proszę bardzo, jak miło.